Natasza szła aleją parkową, trzymając za rękę syna i nawet nie zauważała otaczającego ją piękna. Wiosna w pełni wchodziła w swoje prawa. Przyroda dookoła budziła się do życia jak śpiąca królewna, wyrywając się z niewoli zimowego snu. Słońce świeciło jasno, a wesołe trele ptaków słychać było niemal z każdego krzaczka i drzewka. Ponieważ Natasza szła dość szybko, jej synu Misza cicho zapytał: "Mamo, dlaczego tak się spieszymy?" Przecież mieliśmy dzisiaj WF. Nogi mnie bolą, biegaliśmy na zawody z chłopcami. Jakby ocknęła się, zwolniła kroku i zatrzymała się naprzeciwko ławki. A dlaczego od razu nie powiedziałeś? Poszlibyśmy wtedy lepiej na przystanek autobusowy. Misza uśmiechnął się. To nic, teraz trochę posiedzę i wszystko przejdzie. Natasza wymuszonym uśmiechem odpowiedziała, chociaż w duszy wszystko płonęło od nieznośnego bólu, spowodowanego podłym czynem jej niewiernego męża, Wołodii. To trzeba było tak wymyślić. Pozbawić żonę pracy tylko dlatego, że sam Wołodia wpakował się w bardzo nieprzyjemną historię. A przecież mieszkali osobno już od miesiąca po tym, jak Natasza osobiście przyłapała go na zdradzie. Tak po prostu codziennie, co było kilkukrotnie gorsze. Z rozmyślań smutnych wyrwał ją głos syna ucznia pierwszej klasy. Mamo, a co dziś będziemy jeść? Makarony czy znowu kasze? Natasza na chwilę zamyśliła się. A potem odpowiedziała pytaniem na pytanie. A ty byś chciał CEO? CEO powiesz, to i ugotuję. Mi wszystko jedno. Chciałbym smażone ziemniaki, mamo, takie z cebulą. Tobie tak dobrze wychodzi. Ostrożnie zaproponował Misza. Ona uśmiechnęła się. No, nie mam nic przeciwko. Zrobię wszystko, co opowiesz. Nie jest mi trudno. Hura. Dziś będziemy mieć ziemniaki. Z radością zawołał chłopiec. I podskoczywszy z ławki, obiegł ją dookoła kilka razy. Natasza z czułością spojrzała na syna. A jednak dobrze być dzieckiem i cieszyć się dzieciństwem, nie myśląc o niczym. Zachwycać się prostymi rzeczami, po prostu żyć. Rodzice rozwiążą każdy problem, a Twoim zadaniem jest uczyć się w szkole i cieszyć ich dobrymi ocenami. Misza naprawdę cieszył. Pierwsza klasa, a na koniec kwartału już wzorowy uczeń. Matematyka, języki, czytanie, wszystko miał pod kontrolą. Tylko ojciec Miszy tego wcale nie cieszył. Wołodzie zawsze interesowało tylko zaspokajanie osobistych ambicji i nic więcej. A jakie tam oceny dostaje syn, było mu zupełnie obojętne. Próbując przegonić nieprzyjemne wspomnienia, Natasza potrząsnęła głową i przeniosła swoją uwagę na stado wróbli hasających obok miejskiej fontanny. Mądre ptaszki siadały w taki sposób, aby krople wody spadały na ich pióra, dając tym nieposłusznym ptakom możliwość kąpieli. W tym momencie na ławce po prawej stronie od Nataszy zauważono pewne poruszenie. Ktoś rozmawiał głośno, przyciągając uwagę otoczenia. Zasmucona westchnęła i starała się nie zwracać uwagi na toczącą się obok kłótnię. Szczerze mówiąc, Natasza nie lubiła takich przejawów ze strony nieznajomych, uważając, że nie należy wyjaśniać relacji na ulicy, a tutaj rozmowa wyraźnie przeszła w ostrą fazę, więc przechodnie zaczęli omijać tę parę szerokim łukiem. Było ich dwoje. Jeden dobrze ubrany chłopak z wyglądem typowego bogacza, a drugi jego całkowite przeciwieństwo biednie ubrany, przypominający ulicznego włóczęgę, chociaż zniszczona odzież nie zawsze świadczy o tym, że człowiek jest biedny. Niezauważalnie dla siebie Natasza przeniosła uwagę na nich, próbując zrozumieć przyczynę kłótni. Szczerze mówiąc, bardzo irytowało ją, że bogaty chłopak zachowywał się podczas rozmowy prowokacyjnie pozwalając sobie na to, co w jej rozumieniu uważane było za niedopuszczalne. Na przykład chwycił włóczęgę za kołnierz koszuli i na cały głos oświadczył – to moje dziedzictwo, słyszysz? Moje i tylko moje. Zrozumiałeś? Drugiemu, rozmówcy bogacza, musiało przyjść z nielada siłą, aby uwolnić się od jego uścisku. Skąd wziąłeś, że wszystko należy do ciebie? Przecież jest oficjalny testament, poświadczony przez notariusza. Czy nie tak? Próbował zaprotestować włóczęga. Jakie dziedzictwo? Spójrz na siebie. Jesteś prawdziwym bezdomnym! krzyknął bogacz. Rozmowa dwóch nieznajomych brzmiała tak nieprzyjemnie, że Natasza próbowała się zająć czymś innym. I porozmawiała z synem o szkole. Przy tym wcale nie podsłuchiwała, uznając to za niedopuszczalne. Po prostu rozmowa dwóch chłopaków osiągnęła taki ton, że jej szczegóły natychmiast stały się własnością publiczną. Nawet nie myśl o dziedzictwie. I jeśli zobaczycie obok kancelarii notarialnej, zorganizuje ci takie życie, że niebo łajdę się małe. Znowu wykrzyknął bogacz. Mimo, że Natasza starała się nie wnikać w istotę rozmowy, sympatyzowała z biednym chłopakiem. Nie wiedząc na pewno, czy był włóczęgą, czy nie, Natasza szczerze współczuła mu i dzieliła jego uczucia. Sprawa polegała na tym, że podobne zachowanie już doświadczyła na własnej skórze, kiedy bogaty mąż zdradził ją i wskazał palcem na drzwi. Oczywiście to nie świadczyło na korzyść tego, że wszyscy zamożni ludzie są tacy sami, są wśród nich godni i przyzwoici, tylko spotyka się ich znacznie rzadziej niż bezczelnych oszustów z grubymi portfelami. Nie chcąc dłużej słuchać kłótni dwóch nieznajomych, Natasza wstała z ławki, dając do zrozumienia Miszy, że idą dalej. Chłopiec z radością wziął mamę za rękę, ponieważ ożywiona dyskusja dwóch dorosłych wujków również wywarła na nim nieprzyjemne wrażenie. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu Misiek nie lubił, kiedy dorośli podnosili głos. Może takie nastawienie wykształciło się u niego już od wczesnego dzieciństwa, kiedy rodzice często kłócili się, zamykając się w kuchni. Ale nie zdążyli matka i syn oddalić się od ławki nawet o dziesięć kroków, gdy z tyłu rozległy się podekscytowane krzyki. Spójrzcie, co ty robisz, chłopakowi jest źle, wezwijcie kogoś na pomoc. Misza odwrócił się i natychmiast pociągnął mamę za rękę. Mamusiu, tamtemu wujkowi stało się źle, no temu, co się kłócił z bogaczem. Serce Nataszy zaniepokoiło się. Oto biedakowi mało kłopotów w życiu, teraz jeszcze i od tego bogacza ucierpiał, niech mu będzie pusto. Natasza odwróciła się i przed jej oczami rozciągnęła się nieprzyjemna scena. Chłopak z biednej rodziny leżał na asfalcie i nie dawał znaków życia. A oto bogacz opuszczał miejsce zdarzenia szybkim krokiem jakby miał bezpośredni związek z tym, co się stało. Hej, młodzieniaszku, zaczekaj, a co z twoim przyjacielem, przecież jest mu źle, może pomożesz w czymś? Krzyknął ktoś za bogaczem. Ale bogacz tylko się skrzywił i odpowiedział z charakterystyczną dla siebie bezczelnością i brakiem szacunku do wszystkich obecnych. On nie jest moim przyjacielem, a w ogóle, jeśli tak bardzo chcecie ratować bezdomnych, to nie mam nic przeciwko, wezwijcie karetkę lub sami go ciągnijcie do szpitala. Mamusiu, a co z wujkiem? Zapytał przestraszony Misza. Natasza zmarszczyła brwi. Przepraszam, synku, ale ja sama jeszcze nie wiem. Poczekaj tutaj, proszę, teraz pójdę i się dowiem, dobrze. Oczywiście, mamo, postaram się zachowywać grzecznie, odpowiedział Misza chętnie. Natasza pogłaskała go po głowie i pospieszyła z pomocą. Oczywiście nie była lekarzem, wcale nie zwykłą pielęgniarką na oddziale neurologii, ale z drugiej strony, w tym momencie w parku, wydawało się, że tylko ona była pracownikiem medycznym, a więc po prostu musiała udzielić możliwej pomocy. Wokół leżącego na asfalcie nieznajomego już zgromadził się tłum widzów. Ludzie są zawsze tacy sami. W chwilach niebezpieczeństwa czy rezonansowych wydarzeń ich wręcz ciągnie, by popatrzeć na coś nieprzyjemnego. Czy ten interes był spowodowany zwykłą ciekawością, Natasza nie mogła powiedzieć. I też nie miała czasu na rozmyślania. Proszę, przejście na bok, dobrze, jestem pracownikiem medycznym. Och, czyżby karetka przyjechała tak szybko, a ta pani w cywilu? Zdziwiona zauważyła kobieta w wieku około 50 lat z falującymi na wietrze kręconymi włosami. No, powiesz, że to dziwne, ale w jakim jeszcze cywilu? Przecież ona nie pracuje w policji, a to, że nie ma fartucha medycznego, to rzeczywiście trochę dziwne, odparła jej przyjaciółka. Tymczasem Natasza z trudem przedzierała się przez krąg widzów i przystąpiła do badania. Najpierw sprawdziła puls, najpierw na nadgarstku, potem w okolicy szyi. Pulsu nie ma. Nie mogło być błędu. Czy ktoś w końcu węźwie karetkę? U mężczyzny zatrzymało się serce. Wykrzyknęła i przystąpiła do działań reanimacyjnych. Przy tym nadal nie rozumiała, co mogło spowodować tak szokującą reakcję. Wyglądający na leżącego na asfalcie mężczyznę wcale nie przypominał chorego. W tym Natasza nie miała wątpliwości. I dlaczego nieznajomemu stało się źle akurat po rozmowie z tym bogaczem? Czy to przypadek, czy całkiem logiczny koniec? Z racji swojego zawodu Natalia prawie nigdy nie musiała przeprowadzać działań reanimacyjnych. Oczywiście doskonale pamiętała, jak należy przeprowadzić tę czy inną manipulację. Ale jedno to pamiętać, a zupełnie co innego stosować w praktyce. W oczach Nataszy zabłysły łzy. Czoło pokryła lepka potówka. Jej ręce delikatnie drżały ze strachu i silnego wewnętrznego wzburzenia. A co, jeśli nie będzie w stanie pomóc? Co, jeśli wszystko okaże się na próżno i świadkowie oskarżą ją o śmierć mężczyzny? Nie, tego po prostu nie przeżyje, tylko nie to. Alternując uderzenia w lewą stronę klatki piersiowej z oddychaniem usta w usta, Natalia w myślach modliła się, aby los zmiłował się nad tym biedakiem i dał mu jeszcze jedną szansę. Wydawało się, że w tym momencie dla niej przestał istnieć cały świat. W jej rozumieniu wszystko zawęziło się do rozmiarów tej małej przestrzeni, na której desperacko próbowała uratować nieznajomego. Młoda pielęgniarka była gotowa oddać wszystko na świecie, byleby ten mężczyzna przeżył. Ironią losu, gdy tylko ciszę wiosennego parku przerwał dźwięk syreny zbliżającej się karetki, mężczyzna wydał chrapliwy oddech i otworzył oczy. Po policzku Natalii powoli spłynęła łza. Nigdy wcześniej nie doświadczyła takiego niepokoju o życie pacjenta. Być może dlatego, że w jej oddziale było względnie spokojnie, nie tak jak na przykład w chirurgii czy na oddziale intensywnej terapii. Ale mimo to codziennie spotykała się z przejawami chorób i bólem. Jak się pan czuje? Lepiej? Ostrożnie, zapytała Natasza, pomagając mężczyźnie podnieść głowę. Ale nieznajomy nie był w stanie odpowiedzieć, ponieważ wciąż nie rozumiał, gdzie się znajduje i co się z nim stało. Jego spojrzenie wydawało się zagubione i pozbawione iskry rozumu. Tymczasem krąg przypadkowych widzów w parku znów się rozpadł, gdy pracownicy zespołu reanimacyjnego przystąpili do pracy. W zasadzie nie musieli już przeprowadzać żadnych specjalnych działań. Widząc, że pacjent jest przytomny, sanitariusze przeniesieli go na nosze i poszli ścieżką. Natasza stała z boku i, jakby zahipnotyzowana, obserwowała, jak umieszczają mężczyznę w ambulansie. Czy zdawała sobie sprawę, że uratowała nieznajomemu życie? Raczej nie. Szok z powodu tego, co się stało, był tak silny, że Natasza miała zawroty głowy i suchość w gardle. Po wszystkim ludzie podchodzili do niej, próbowali uścisnąć dłoń, poklepać po ramieniu i wyrazić wdzięczność za uratowanie. Natasza odpowiadała niezręcznie, nie wiedząc, co robić dalej. Tymczasem oczami szukała syna, miszy, który stał poza kręgiem przypadkowych gapiów i cierpliwie czekał, aż matka zostanie zwolniona. Wreszcie, gdy ludzkie namiętności nieco opadły, udało jej się przedrzeć do syna i mocno przytulić go do siebie. Mamo, jesteś dla mnie prawdziwą czarodziejką. Słyszałem, jak ciocie mówiły, że wujek umarł, a ty go ożywiłaś? powiedział chłopiec, nie kryjąc swojego zachwytu. Natasza potrząsnęła głową. Nie, synku, on nie umarł. Serce po prostu się zatrzymało. Ale to taki stan graniczny, kiedy człowieka jeszcze można uratować. Oczywiście, jeśli działa się w porę. Misza patrzył na mamę z szacunkiem. No widzisz, nie bez powodu przyszliśmy dzisiaj do parku. A gdyby to się nie wydarzyło, nikt by wujkowi nie pomógł. Natasza uśmiechnęła się. No, co ty? To tylko jedna z tych zwykłych przypadłości, którymi pełne jest nasze życie. A to, że serce u niego było silne, to fakt. Nic to, teraz w szpitalu przeprowadzą badania i ustalą. Co dokładnie spowodowało zatrzymanie. A nam z tobą już czas wracać do domu, bo i tak zatrzymaliśmy się w parku dłużej niż trzeba. Misiek przytaknął zgodnie i chwytając swój plecak z książkami, założył go na ramiona. Wkrótce poszli aleją w stronę swojego wynajmowanego domu. A kiedyś mieszkali wszyscy razem mama, tata i mały Misiek. Ale po zdradzie męża dla Natasi to stało się niemożliwe. Tak się złożyło, że tego fatalnego wieczoru Natasza miała zastępować w nocy swoją koleżankę, która w ostatniej chwili zrezygnowała z wzięcia zwolnienia lekarskiego i wyszła na zmianę. W ten sposób Natasza, ku swojej radości, została wypuszczona do domu. Ale Wołodia, jak się okazało, czasu nie tracił i już zdążył przywieźć do domu kochankę. Na szczęście tego dnia syn akurat był u babci i został pozbawiony nieprzyjemnej możliwości zobaczenia momentu upadku swojego ojca. Natasza zaś leciała do domu jak na skrzydłach, spiesząc się, by zaskoczyć męża smaczną kolacją. W pamięci młodej pielęgniarki to była pierwsza taka sytuacja, kiedy została zwolniona z nocnej zmiany, dając jej możliwość odpoczynku i dojścia do siebie po ciężkiej zmianie. Otwierając drzwi od razu usłyszała cichą muzykę i rozwiązły głos swojego męża, który podśpiewywał sobie pod nosem w kuchni jakąś prostą piosenkę. Jeszcze nie rozumiejąc, co się dzieje, Natasza poszła dalej i prawie od razu zauważyła damskie buty na wysokim obcasie, stojące przy płaszczu. W tym momencie wszystko zrozumiała. Gwałtownie otwierając drzwi kuchni, stała się świadkiem wyjątkowo nieprzyjemnej sceny. Jej mąż, Włodzimierz, stał w objęciach jakiejś długonogiej piękności, która próbowała przygotować go coś smacznego na kolację. Przy tym bezczelna dziewczyna w ogóle się nie krępowała, że znajduje się w miejscu, które gospodyni domu zawsze uważała za swoje. Kuchnia była dla Nataszy czymś szczególnym, niczym ulubiona pracownia dla uznawanego mistrza. Co tu się dzieje? Wołodia, jak to rozumieć? Wykrzyknęła, zmieszana dźwiękiem własnego głosu. Ku jej zdziwieniu Wołodia zachowywał się pewnie i swobodnie, co tłumaczyła butelka wina. Stojąca na stole, zobaczywszy, że z butelki zostało niewiele, Natasza od razu zrozumiała, co spowodowało jego odwagę. A co ty tak stoisz w drzwiach? Dołącz miejsca w kuchni wystarczy dla wszystkich. Jak gdyby nigdy nic zaproponował pijany mąż. W oczach Nataszi zatrzymały się łzy. Nie mówiąc ani słowa, rzuciła się do swojego pokoju i zaczęła pakować rzeczy. Przy tym Wołodia nawet palcem nie kiwnął, by ją zatrzymać czy jakoś próbować wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. W końcu, co właściwie było do wyjaśnienia. Natasza i tak wszystko rozumiała, ponieważ nieraz słyszała od koleżanek z pracy o niewierności mężczyzn w przypadkach z ich życia. Po tym zdarzeniu ani razu nie przekroczyła progu domu Wołodi. Razem z miszą wynajęli mały domek na obrzeżach miasta, gdzie mieszkali obok jego właścicielki, Margerity Dmitriewny. Serdeczna kobieta od razu zrozumiała o co chodzi, i ustaliła niską cenę czynszu dla młodej matki. Prawdę mówiąc, ten domek sam w sobie nie był wart dużych pieniędzy. Dlatego starsza kobieta wynajmowała go raczej po to, by mieć możliwość porozmawiania z kimś niż dla zysku finansowego. Po miesiącu Natasza złożyła wniosek o rozwód. Były mąż przyjął tę wiadomość spokojnie, jakby był gotowy na rozstanie już dawno. Jak się później okazało, Wołodia od kilku lat zdradzał żonę, podróżując na niekończących się delegacjach, które rzadko wykraczały poza ściany przydrożnych motelów i hoteli. Natasza nigdy nie obwiniała go za brak miłości do syna. W końcu mąż nie musiał kochać cudzego dziecka, ponieważ Misza przyszedł na świat z małżeństwa Natali z innym mężczyzną, który zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy. Z Wołodią Natasza poznała się, gdy jej syn miał trzy lata. Znajomość ta zdarzyła się zupełnie przypadkowo i w pewnych okolicznościach nie mogła mieć miejsca w ogóle. Ale tego majowego dnia złośliwa dola, jakby specjalnie splotła ich drogi. Łącząc ich za pomocą strasznego wypadku drogowego w centrum miasta. A zaczęło się wszystko jak zwykle. Rano, budzik, śniadanie. Za minutę Natasza już spieszyła do pracy w oddziale neurologii. Dziwnym zbiegiem okoliczności to właśnie ona stała się świadkiem głośnej kolizji drogowej, gdzie terenówka zderzyła się z małą ciężarówką, co spowodowało przytrzaśnięcie kierowcy w kabinie. Tak się złożyło, że przy uderzeniu mężczyźnie mocno pocięło klatkę piersiową odłamkami szkła, jeden z których wbił się w okolice szyi. Słysząc podekscytowane krzyki świadków, Natasza zwolniła krok i zobaczyła. Co się stało? Oczywiście zdawała sobie sprawę, że nie ma prawa ingerować i próbować pomóc. Przecież czasami życzliwi świadkowie tylko przeszkadzają pracownikom zespołów reanimacyjnych i służb ratowniczych, którzy wydobywają poszkodowanych z samochodów. Ale z drugiej strony, jako pielęgniarka widziała, że u mężczyzny otworzyło się krwawienie, które mogło skończyć się dla niego śmiercią. Machnęła na wszystko ręką, podeszła do samochodu i, zaglądając do kabiny, ucisnęła palcami uszkodzony naczynie na szyi rannego biznesmena. W tym momencie jeszcze nie wiedziała, że poszkodowanego nazywają Władimir Igoriewicz Suchanow. Tak samo jak i nie domyślała się, że posiada kilka prosperujących firm w mieście. Natasza stała około pięciu minut, trzymając rękę na szyi biznesmena, aż do przyjazdu karetki Pogotowia. Później lekarz-reanimatolog powiedział jej, że swoimi działaniami Natasza uratowała Władimirowi życie. Dowiedziawszy się o tym, koledzy i przełożeni od razu zaczęli ją gratulować z właściwego wyboru życia. Ona tylko dziwiła się. O czym wy, to przecież mój obowiązek? Ach, daj spokój, Natasza, mów, że to obowiązek. Jeszcze powiedz, że przypadkiem podeszłaś do tego terenówki. Na pewno zdawałaś sobie sprawę, że jeśli uratujesz biznesmena, to na pewno coś ci się za to dostanie. Jak wyjdzie ze szpitala. Poczekaj na niego w gości. Na pewno coś ci podaruje. Może dom, a może samochód. Ogólnie na pewno nie zostaniesz bez nagrody. Powiedziała przyjaciółka Kasia. Natasza tylko potrząsała głową. Ależ jaka nagroda. Ja ratowałam go, nie dlatego. Zobaczyłam, że ma ranę w okolicy szyi, no i jak mogłam go zostawić. Ja bym zrobił to samo, nawet gdyby na jego miejscu był zwykły włóczęga. Przecież wszyscy jesteśmy równi. Oczywiście nikt wtedy nie uwierzył słowom Nataszy. A to, co stało się później, tylko potwierdziło prorocze wypowiedzi kolegów. Naprawdę, Natasza wcale nie myślała o korzyści, ratując Władimira. Ale kiedy po wypisie zjawił się on w jej oddziale. Z ogromnym bukietem róż i pudełkiem drogich cukierków wszyscy zrozumieli. Przed nią czekał burzliwy romans. Na początku Natasza traktowała zaloty dość sucho i nie dawała powodów do plotek i pogłosek. Szczerze mówiąc, czuła nawet pewien dyskomfort z tego powodu, że sama wychowywała syna, który nigdy nie stanie się bliski Wołodi. I oczywiście wszystko to doskonale rozumiała Natasza, nie forsując wydarzeń. Wynikało to z faktu, że w przeszłości niejednokrotnie spotykała mężczyzn, których zapał natychmiast ulatywał, gdy tylko dowiadywali się o obecności małego dziecka. Jednak Natasza nie obwiniała ich i odnosiła się z wyrozumiałością, ponieważ nie każdy mężczyzna jest gotów wychowywać nie swojego syna czy córkę. Po co mu cudze dzieci, które nigdy przy całej woli nie staną się bliskie, przynajmniej dla takich ludzi jak Władimir? Ku zaskoczeniu młodej pielęgniarki biznesmen Suchanow wykazał się niezwykłą wytrzymałością i starannością. W swoich zalotach posuwał się coraz dalej, zadziwiając ją pokazowym luksusem i bogactwem. Prezenty, kolacje w drogich restauracjach i proste spacery przy świetle księżyca zawróciły głowę młodej matce. W gruncie rzeczy wszystkiego tego Natasza była pozbawiona w przeszłości, ponieważ jej zmarły mąż znał ją jeszcze ze szkolnych lat. A okres kwiatów i czekoladek nie istniał u niej jako taki. Wołodia potrafił pięknie zabiegać o względy i wnosić radość w życie ukochanej. Natalia opierała się około miesiąca, a potem poddała się na łaskę zwycięzcy, oddając biznesmenowi swoje serce. To właśnie stało się jej głównym błędem w relacji z upartym Wołodiem. Jak tylko biznesmen osiągnął pożądane, Natychmiast zaczął mówić o ślubie, który w zasadzie nie bardzo wpisywał się w plany Nataszy, wychowującej małego syna. Tak wyszło, że nie mogła odmówić, czego potem wielokrotnie żałowała. Małego Miszkę Wołodia nie polubił od pierwszego wejrzenia, chociaż chłopiec nigdy specjalnie nie psocił i odnosił się do niektórych rzeczy z wyraźnym szacunkiem. Tak chłopiec nie przeszkadzał mu odpoczywać po pracy, nie bawił się w głośne gry i nie sprawiał kłopotów z przedszkołem czy szkołą. A jeszcze Miszka nigdy nie nazywał Władimira tatą, jakby obawiając się, że może to źle odebrać. A w pracy wszyscy zazdrościli Natali, uważając, że wylosowała szczęśliwy los w życiu. To trzeba było tak się zdarzyć, Natasz, że to właśnie ty przechodziłaś obok i uratowałaś tego bogacza. Gdybym wiedziała o tym wypadku, od razu rzuciłabym pracę i pobiegła go ratować. Po prostu poszłabym za nim przez ogień i wodę. Ech, wyobraź sobie tylko, jakie on ma kapitały. Po prostu głowa się kręci. Z zazdrością w głosie mówiła Kasia. Na to Natasza tylko skrępowanie się uśmiechała i znowu powtarzała, że uratowałaby mężczyznę, nawet gdyby był bezdomnym włóczęgą. Ale swoje prawdziwe wnętrze Wołodia pokazał mniej więcej po dwóch latach wspólnego życia, kiedy Natasza musiała pogodzić się z jego częstymi delegacjami i przejawianiem chłodu wobec niej i miszy. Początkowo przypisywała to problemom w pracy, które zawsze przeszkadzały Władimirowi się zrelaksować i skupić na czymś konkretnym. Ale kiedy nowi znajomi zaczęli mówić, że biznesmen ma słabość do kobiet, Natasza zaczęła traktować ich słowa poważnie. Ale jak to sprawdzić? Przecież nie będzie śledzić za mężem jak detektyw, kontrolując każde dzwonienie i każdą delegację? Nie, to nie dla niej. I w ogóle zazdrośnicy zawsze mają tendencję do przesady. To jasne, nie każdemu zdarza się taka szansa w życiu, aby tak po prostu zostać żoną wybitnego biznesmena. Ale po tym, jak Natasza przyłapała męża z kochanką, zrozumiała. Plotki o niewierności nie wzięły się znikąd. W tym momencie wewnętrznie była już dawno gotowa na rozwód. A głównie dzięki burzliwym skandalom, które miały miejsce w ich rodzinie z zadziwiającą regularnością. Przyczyna mogła być praktycznie dowolna. Od apetycznej, według Wołodi, kolacji, po ogólną sytuację w mieście i ceny oleju napędowego. Dowiedziawszy się, że Natasza planuje rozwód z Wową, Kasia zdziwiona uniosła brew. Daj spokój, Natasza. Po co się tak spieszyć? Może się opamięta i będzie jak dawniej. Biznesmeni wszędzie zdradzają. Przecież oni są ludźmi kreatywnymi, zrozum sama. Żonglują milionami. Oto dlaczego ich krew wre od adrenaliny. Potrzebują rozładowania, więc trzeba to zrozumieć. No, trochę się wybawił, ale kto z nas tego nie robił? Natasza, obrażona, zagryzła wargę. Ze mną się to nie zdarza. Ach, trochę się zabawił. Łatwo tak mówić z perspektywy Kasi. Nie dość, że Wowa, jak mówisz, się zabawił. To jeszcze przyprowadził kochankę do naszego domu. Przecież wiesz, jak bardzo cenię swoją kuchnię. Wszystko tam leży na swoim miejscu. Wszystko czyste mogłaby chociaż się zawstydzić. Czy naprawdę nie można było wynająć pokoju w hotelu? Po co urządzać randkę u nas w domu? Kasia z niezadowoleniem spojrzała na przyjaciółkę. W jej rozumieniu, Nataszka powinna trzymać się wał zębami, i pazurami, nie pozwalając mu odejść pod żadnym pozorem. No dobrze, załóżmy. Ale co wtedy dostaniesz przy rozwodzie? Alimentów ci nie będzie płacił. Misiu nie jest dla niego rodziną? I ciebie najprawdopodobniej zostawi na lodzie. I po co wtedy było oddawać mu pięć lat swojego życia? Och, głupia ty, Natasza! Żyłaś z bogaczem, a takie wrażenie, że z biedakiem. Ani własnego samochodu, ani domu, ani drogich ozdób. A mi nic nie potrzeba. Ani samochodu, ani domu, niczego innego. Niech się dławi. Zwłaszcza po tym, co się stało. Po tym, co się stało. Parsknęła Natasza i, trzaskając drzwiami, wyszła z pokoju siostry. Niestety wtedy jeszcze nie wiedziała, że po rozwodzie były mąż i tak nie zostawi jej w spokoju. A wszystko zaczęło się od tego, że pewien czas po rozstaniu w oddziale pojawił się nowy pacjent. Zobaczywszy jego imię na karcie medycznej, Natasza prawie zemdlała. Władimir Suchanow, Wowa, co on tu robi? Przecież jest zdrowy jak byk. Próbując znaleźć odpowiedź na swoje pytanie, Natasza nieostrożnie zwróciła się o radę do przyjaciółki Kasi, która przyjęła pojawienie się biznesmena w oddziale z wyjątkową radością. Naiwna piękność nagle uznała, że właśnie nadszedł jej gwiazdowy moment. Według Kasi w najbliższym czasie ożeni się z Władimirem, zostając jego legalną żoną zaraz po Nataszy, a potem wykręci tego bogacza jak baranka i znacznie poprawi swoją sytuację materialną. Podczas gdy Kasia myślała tylko o własnym zysku, Natasza zastanawiała się, jakim sposobem jej były mąż znalazł się w jej oddziale. Starając się nie spotykać z nim w klinice, Natasza dobierała zmiany tak, aby nie być w tej części oddziału, gdzie znajdowała się sala Władimira. Jednak były mąż nie odczuwał żadnej skrępowania i zachowywał się tak, jakby był w biurze swojej firmy, a nie w placówce medycznej. Ogólnie rzecz biorąc, podejrzenia Nataszy się potwierdziły. Wołodia rzeczywiście czuł się świetnie i nie miał problemów ze zdrowiem. Sytuację wyjaśniła ta sama Kasia, która w serdecznej rozmowie z Nataszą powiedziała jej prawdę. Twój mąż ukrywa się tu przed wierzycielami biznesowymi, ale żeby nie oddawać pieniędzy po nieudanej transakcji, postanowił powołać się na zdrowie i spędzić tu tydzień czy dwa. Mówią, że Wowa jest dłużny tym ludziom bardzo duże sumy, ponieważ zawarł umowę, która okazała się nieudana. A z kolei wierzyciele teraz domagają się rekompensaty strat. Twój wowa, oto głowa, nie bądź głupi, postanowił udawać chorego. Może problem sam się rozwiąże. Natasza pokręciła głową. Och, dobra strategia i nic nie powiedzieć. On jeszcze jak struś schowałby głowę w piasek. To trzeba do tego dojść. Mimo, że Włodzimierz zawsze był nieodpowiedzialny i niemoralny. Robił wszystko, co mu przyszło do głowy i myślał tylko o swojej kieszeni. Kasia potrząsnęła głową z potępieniem, nadal broniąc zbiegłego biznesmena. A tymczasem Natalii zaczęły się poważne problemy. I po pierwsze, objawiło się to w tym, że na wyjściu z kliniki dwóch groźnych mężczyzn podeszło do niej, wzięło ją pod ręce i zaprowadziło do stojącej nieco na boku samochodu. Okno samochodu płynnie opuściło się, i Natalia zobaczyła twarz oszczędnego starszego biznesmena, patrzącego na nią z charakterystycznym przymrużeniem oczu, jakby przesuwając przez nią. Tak więc ty, Natalio Suchanowa No co, opowiedz, co się stało z twoim mężem? Czy naprawdę zachorował? Natalia zadrżała. A co to ma do mnie? Myśmy z nim w rozwodzie. I wy o tym doskonale wiecie, więc nie ma czego mi mówić. Dowiedzcie się lepiej u lekarza. Siedzący w samochodzie biznesmen uśmiechnął się: No, nie bądź tak kategoryczna, dziewczynko, a to ja pokażę ci zęby. Jeśli odmówisz pomocy albo powiesz mi kłamstwo, zrobię tak, że twoje dziecko trafi do domu dziecka. Tak, tak, oto tak prosto i bezproblemowo. Mam przecież kontakty w Radzie Opiekuńczej. Powiem im, że nie radzisz sobie z obowiązkami rodzicielskimi. Dla mnie to jest sprawą minutową. Natalia pobladła i boleśnie ścisnęła małe pięści. Co wy mówicie? Nie śmiecie dotykać mojego misia, słyszycie? On nie ma nic wspólnego z tym. Biznesmen uśmiechnął się. No, jeśli nie ma, to poczekamy. Ty powiedz mi, kto jest zaangażowany i co wymyślił twój mąż. A jeśli nie powiesz, to ty sama pewnie rozumiesz, co cię czeka. Przygotuj się nosić paczki synowi do przytułku, jeśli pozwolą, oczywiście. A to mogą i odebrać wizyty. Sam rozumiesz, możliwości są u mnie nieograniczone. W oczach Natalii zabłysły łzy. Mentalnie ona, na co świat, przeklinała Włodzimierza za jego machinacje i oszustwa. Czy myślała ona o swojej byłej żonie, której teraz trzeba było to wszystko rozwiązywać? Natalia stała i nie wiedziała, co opowiedzieć. Z jednej strony była gotowa powiedzieć całą prawdę o mężu, a z drugiej czuła pewną niezręczność. Pewnie to było podobne do tego, jak niektórzy ludzie wstydzą się mówić za plecami o swoich znajomych. Jakkolwiek nieprzyjemnymi by nie wydawali się. Ale potem, ważąc wszystkie za i przeciw, powiedziała w końcu wpływowemu wierzycielowi Włodzimierza wszystko, jak było. Biznesmen słuchał w milczeniu, tylko z rzadka robiąc notatki w swoim osobistym notesie. Dla wygody mężczyzna nawet nagrał rozmowę Natalii na dyktafon, co później stało się niepodważalnym dowodem w sądzie. Oczywiście Natalia o tym nie wiedziała i myślała, że ich rozmowa ma charakter ściśle poufny. Ale gdy Włodzimierz otrzymał wezwanie do sądu, wszystko stało się jasne. W rzeczywistości chytry wierzyciel jej męża po prostu oszukał Natalię, wykorzystując kobiecą ufność i naiwność. A jeszcze, nędznik naciskał w rozmowie na najboleśniejsze jej syna. Do wielkiego smutku Natalii Włodzimierzowi udało się wywrócić nawet z tej sytuacji, ale nie tak prosto, oczywiście, ale za duże pieniądze, dając kartę blankietową najdroższym adwokatom miasta. W każdym razie biznes wojenny ostatecznie się uratował, chociaż stracił kilka milionów, które wcześniej roztrwonił. A gdy Włodzimierz dowiedział się, skąd pochodziła ucieczka informacji, natychmiast obiecał zorganizować Natalii wesołe życie. Niestety biznesmen dotrzymał słowa i Natalię zwolniono z oddziału z powodu wymyślonej przyczyny. Nie, nie oskarżono jej o kradzież żadnego przestępstwa i nie było blisko. Oskarżono ją o zaniedbanie wobec chorych, które prawie doprowadziło do pogorszenia ich stanu. Jak można było się spodziewać, wszystko to okazało się kłamstwem, a sama Natalia nie mogła przeciwstawić się niczemu swojemu skorumpowanemu byłemu mężowi, bossowi. Zgodnie ze słowami kierownika oddziału, Natalia mogła teraz liczyć tylko na stanowisko sprzątaczki w miejskiej kostnicy i to jeśli miała szczęście. Ironią losu, wszystkie te wydarzenia zbiegły się z ratunkiem młodego mężczyzny w parku, który poczuł się źle zaraz po rozmowie z bogatym snobem. A przecież Natalia nawet nie podejrzewała, o czym dokładnie spierali się w parku i jakie dziedzictwo było wspominane w podniesionych tonach. Ceo mogło łączyć tych dwóch zupełnie różnych ludzi. To głównie bogacz krzyczał, a włóczęga więcej milczał i cierpliwie słuchał. A może on nie był włóczęgą? Cóż, po prostu ubrany skromnie, nie wszyscy muszą ubierać się w markowych sklepach, pomyślała Natalia, otwierając drzwi. A w domu już czekała na nich Margarita Dmitriewna, która w nieobecności lokatorów postanowiła przeprowadzić małe sprzątanie. Zawsze tak robiła, aby nie obciążać Natali zbędnymi kłopotami. Ależ co pan, nie trzeba było się martwić, Margarita Dmitriewna, wiek przecież i ciśnienie skacze. A mnie to ceo. Ja bym teraz Michała nakarmiła i szybko podłogi umyła. Z wyrzutem w głosie, powiedziała Natalia. Ale właścicielka mieszkania tylko machnęła ręką. Tak, nie trzeba. Co ja teraz? Żyć sto lat i się chronić. Mówią, że wysiłek fizyczny nawet korzystny w moim wieku. A ty taka smutna? Coś się stało, czy po prostu zmęczona pracą? Przy wspomnieniu o pracy w oczach Natali zabłysły łzy. Pchnęła Michała do przodu, aby poszedł do swojego pokoju i cicho szlochała. Nie, nie mam już pracy, margarita Dmitriewna. Wyrzucono mnie dzisiaj i wszystko przez żyłe męża. Wplątał się w jakąś aferę, a ja okazałam się kozłem ofiarnym. Powinnam była milczeć, ale nie wytrzymałam. Opowiedziałam wszystko, jak było. Całą jego podłość na jaw wydałam. A on mi się zemścił. Dał łapówkę kierownikowi, żeby mnie zwolnili. Właścicielka z nieskrywanym współczuciem spojrzała na nią. No, nie masz szczęścia. Ale nie martw się. W życiu zawsze tak jest. Najpierw trudno, a potem łatwiej. A na swojego męża nie miej żalu. Życie samo go ukaże, zobaczysz. Coś poradzimy wiesz, Ceo, ja ci pewnie pomogę mam przecież wielu znajomych. Może coś znajdziemy? Dziękuję, byłabym bardzo wdzięczna. Po godzinie wszyscy trzej siedzieli przy stole i delektowali się smaczną kolacją przygotowaną przez Natalię. Tak, z Twoimi kulinarnymi talentami nie powinnaś pracować w medycynie, a w restauracji lub kawiarni tam byś się w pełni realizowała zauważyła Margarita Dmitriewna. Natalia uśmiechnęła się: „Ach, co tam? W ogóle nie uważam gotowania za coś wyjątkowego. Nauczyła mnie babcia. Pracowała w stołówce fabrycznej. Czasami nawet z restauracji przychodzili do niej poradę dotyczącą tego czy innego przepisu. Po kolacji i umyciu naczyń Natalia pomogła synowi odrobić lekcję, a następnie usiadła w kuchni z książką, aby chociaż trochę odpocząć i się zrelaksować. Wiedziała, że nie będzie mogła przeczytać kolejnego rozdziału, ponieważ natychmiast zasnęłaby z powodu powolnej narracji autora. A jeszcze Natalia nawet nie podejrzewała, że w tym samym momencie w internecie pojawiło się wideo, jak ratuje młodego człowieka w parku. Najprawdopodobniej ktoś z przypadkowych gapiów uchwycił tę scenę na kamerę swojego smartfona i podzielił się nagraniem w internecie, aby miasto znało twarz swoich bohaterów. W rzeczywistości Natalia wcale nie chciała stać się żadną bohaterką. I incydent w parku sprawił, że była wyjątkowo nerwowa. Nie chcąc wspominać o tym, co się stało, sprzeciwiała się sobie, myśląc o zdrowiu trafiającego do szpitala włóczęgi. Zanurzając się w słodki sen. Natasza złapała się na myśli, że chciałaby go odwiedzić za kilka dni, no może nie bezpośrednio na oddziale, ale przynajmniej dowiedzieć się od dyżurującej pielęgniarki o jego stanie. Gdyby Natasza zajrzała teraz do jednego z portali społecznościowych miasta, byłaby mile zaskoczona, że ludzie aktywnie dyskutują o jej czynie i dzielą się linkiem ze swoimi przyjaciółmi. Ironią losu jest to, że wśród pierwszych, którzy zobaczyli wideo z udziałem Natali, był jej były mąż. Włodzimierz, którego usta z złości zaciśnięte były w jedną linię. No proszę, znowu ta głupiutka wtrąciła się nie w swoje sprawy. Kto jej kazał się wtrącać? Zawsze wpada tam, gdzie nie trzeba. I co ja teraz Maksowi powiem? Że wszystko poszło na marne przez moją byłą żonę? No, świetnie pomogła, tak pomogła. Kto jej kazał, ceo. Mogłaby iść sobie dalej i tyle. Ech, trzeba było wtedy wsadzić się do więzienia. Zrobiłem szkodę gadzinie, a ona zobaczyła, jak mi się odwdzęczyła. Mało kto wiedział, że Władimir Suchanow znał się z bogaczem, który rozmawiał z włóczęgą w parku. Zamożnego młodzieńca zwało się Maksym Złotariew i był on nieoficjalnym partnerem biznesowym Władimira. No, może nie tak wpływowym jak ojciec, ale jednak. Tydzień temu Maksym otrzymał wiadomość, że został wpisany na listę spadkobierców swojego zmarłego ojca. Oczywiście, dla chłopaka to nie było jakieś wyjątkowe wydarzenie, bo i tak wiedział, że po śmierci taty wszystko przypada jemu. Ale kiedy notariusz powiedział Maksymowi, że spadek jest podzielony na pół, a drugą jego część otrzyma mężczyzna o imieniu Witalii Głębów, poczuł się nieswojo. Jaki jeszcze Głębów? Ojciec co, całkiem oszalał, czy pisząc testament był pijany? Jak to w ogóle możliwe? Komu on oddał połowę całego majątku? Czy wy w ogóle wiecie, kim on jest? Krzyczał Maksym w biurze. Arkadiusz Konstantynowicz cierpliwie poczekał, aż skończy się wybuch gniewu, a potem zauważył: Posłuchaj, Maksym, radzę ci zmienić ton. Nie mogłem sprzeciwić się woli twojego zmarłego ojca. Więc zrobiłem wszystko, o co mnie prosił, znalazłem spadkobiercę. Jak było ustalone, okazał się nim Wiktor Głębów. Na chwilę obecną to mężczyzna, który ma problemy z mieszkaniem i pracą. W przeszłości był wychowankiem domu dziecka, a jeśli być całkiem szczerym, to jest nieślubnym synem twojego ojca. Prawda, sam jeszcze o tym nie wie. Od złości policzki maksyma stały się purpurowe, jak kieliszek wiśniowego soku. Nieślubny syn. Czy on tam całkiem zwariował? Mało kto ma ileś tam nieślubnych synów i córek, to co teraz, wszystkim spadek zostawiać. Jak ja mam oddać temu biedakowi połowę swojego biznesu, to jest po prostu nie do pomyślenia. Arkadiusz Konstantynowicz słuchał w milczeniu, doskonale rozumiejąc uczucia młodego spadkobiercy. Z drugiej strony, jego zadaniem było jedynie prawidłowo sporządzić testament, jak należy i ogłosić ostatnią wolę zmarłego jego bliskim i spadkobiercy. Maksym jeszcze długo nie mógł się uspokoić, nie znajdując sobie miejsca od tego, że połowa jego spadku przepływa w ręce jakiegoś ulicznego włóczęgi, mającego problemy z mieszkaniem i pracą. Wtedy właśnie Maks zwrócił się o pomoc do Władimira Suchanowa. Były mąż Natalii dość szybko dostrzegł możliwy zysk z tego, co było proponowane. Oczywiście odmówił zapłaty gotówką, wybierając jako zaliczkę część rodzinnych aktywów. W myślach Włodzimierz już przeliczył wszystkie możliwe zyski, więc od razu zrozumiał, że jeśli pomoże Maksymowi odzyskać drugą część spadku, sam otrzyma całkiem pokaźną część biznesu zmarłego Anatolija. Rozmowa na ten temat między nimi odbyła się kilka dni temu. Jak to w takich przypadkach bywa, Władimir dokładnie zamknął za sobą drzwi, a sekretarkę poprosił, by opuściła miejsce pracy nieco wcześniej niż zwykle. Zostało to zrobione tylko z jednym celem, aby zapewnić pełną poufność rozmowy z Maksymem. Ogólnie rzecz biorąc, słuchaj Max, pomyślę, co można zrobić, ale ty o tym nikomu nie mów. Rzecz, którą ci dostarczę, jest bardzo trudna do znalezienia na czarnym rynku. W tym czasie musisz nawiązać znajomość z tym włóczęgą. No cóż, porozmawiaj z nim, zbadaj grunt i to, czym oddycha. Czym żyje, a potem już się z nim uporamy, jak zaplanowaliśmy. Maksim z nieufnością spojrzał na swojego partnera. A jakie są gwarancje sukcesu? I gdzie pewność, że ten lek nie zostanie później wykryty we krwi? Wołodia roześmiał się. Tak, gwarancje są, nie martw się. To substancja pochodzenia roślinnego. Taka, która po dostaniu się do krwi rozpuszcza się bez śladu w ciągu godziny. Dlatego celu kupię ci specjalny pierścień z przebiegle ukrytym w środku kolcem. Kiedy porozmawiasz z tym włóczęgą, na koniec uściskaj mu dłoń i sprawa załatwiona. A potem, jak wszystko ucichnie i włóczęga zniknie, weźm drugie dla siebie jego spadek. Wierz mi, za tym nic nie stoi. On przecież nie od razu zrozumie, co się stało. Najważniejsze, nie zwracaj na siebie uwagi, nie kłóć się z nim, nie sprzeczaj. Bądź uległy i łagodny, rozumiesz. A dlaczego ja mam z nim być miły? Ja tego Menela od razu pierścieniem ukuję, żeby szybciej odszedł na tamten świat, zaryczał Maksim. Władimir pokręcił głową. Nie, kolego, tak nie pójdzie. Jeśli cię zatrzymają z pierścieniem, to od razu wyjdą na mnie, rozumiesz? A tego mi nie trzeba. Ja i tak tutaj niedawno ledwo wyszedłem z jednej opresji. Nawet musiałem zwolnić byłą żonę jako przestrogę dla innych, a ty mówisz. Maksim wyraził zgodę na twarzy i z trudem kiwnął głową, chociaż w rzeczywistości nie zamierzał wcale stosować się do zaleceń Władimira. Dlatego, ledwie otrzymawszy na ręce pierścień z trucizną, Umówił się z Witalijem na spotkanie w parku. Prawdę mówiąc, młody włóczęga nie od razu zrozumiał, czego od niego chcą. Tak, słyszał o jakimś testamencie i o tym, że zmarły biznesmen Złotariew kiedyś był w związku z jego mamą, która zmarła przy porodzie. Ale przecież to było tak dawno temu. I jak mówią w takich przypadkach, przeszłość zarosła mchem. Czyżby Witali mógł przypuszczać, że biologiczny ojciec zdecyduje się pomóc swojemu synowi po tylu latach? W rzeczywistości nie był włóczęgą w zwykłym tego słowa znaczeniu. Jeszcze nie tak dawno Witali miał własne mieszkanie, które odziedziczył po mamie. Alkoholem nigdy nie nadużywał, żył życiem zwykłego przeciętnego mężczyzny, dorabiał jako murarz w firmie budowlanej, a kiedy się dało, śpiewał wieczorami w restauracjach, na weselach czy uroczystościach. Ci, którzy znali Witalia najbliżej, byli doskonale poinformowani o tym, że ma on doskonały głos. Jego gęsty i soczysty baryton działał na słuchaczy uspokajająco, wywołując miły uśmiech i nieudawaną zachwyt. Przy tym, Witalik nie miał muzycznego wykształcenia, uważał się za samołka. Wstydził się swoich wokalnych zdolności, które wykorzystywał niezwykle rzadko. Jak teraz miał nieostrożność zademonstrować siłę swojego głosu kolegom. Śpiewając dla nich piosenkę z repertuaru jednego bardzo znanego piosenkarza. Tak Witali zyskał sławę ulicznego artysty, prawda w granicach rodzinnego miasta i restauracji, do której od czasu do czasu był zapraszany, aby śpiewać na scenie. Tak się złożyło, że po rozmowie z Maksimem w parku. Witali odzyskał przytomność na oddziale intensywnej terapii dopiero trzeciego dnia. O tym natychmiast dowiedział się jego lekarz prowadzący, który od razu przyszedł do pacjenta na rozmowę. Dzień dobry, Witalij Wiaczesławowicz. Jak się pan czuje? Lepiej. A mam dla pana pewne wiadomości. Nawet nie wiem, jak panu to powiedzieć, ale analiza krwi wykazała w pańskim organizmie ślady silnie działającej trucizny pochodzenia roślinnego. Czy wie pan, w jaki sposób mogła się ona dostać do pańskiego organizmu? Nic pan nie jadł ani nie pił przed tym, jak zemdlał. Witali odpowiedział na powitanie lekarza, potem zmarszczył czoło i dodał: Tego dnia, a nie, prawie nie jadłem śniadania, tylko piłem herbatę, ale przygotowałem ją sam i niczego nie brałem z cudzych rąk, ale zwłaszcza od tego bogacza. Tylko że rozmowa z nim się nie udała, długo się kłóciliśmy, a potem nawet wyciągnął rękę na znak pojednania, ale i tak ją uścisnąłem. W tym momencie wydaje mi się, coś mnie ukłuło w dłoń. I od razu wszystko mi się zamgliło w głowie. Ukłuło, mówisz! Z zaskoczeniem zapytał lekarz Pokaż mi tę rękę! Witali chętnie wyciągnął do lekarza swoją prawą rękę. Dokładnie ją zbadał, po czym triumfalnie wykrzyknął Tak, wszystko jest tak, jak myślałem oto jest, mały otwór. Widzisz, skóra wokół niego zaczerwieniła się i to świadczy o tym, że kontakt był z jakąś trującą substancją. A jeszcze myślę, że należy niezwłocznie zgłosić się na policję. Witalij z wahaniem pokręcił głową. Słuchaj, doktorze, a może nie trzeba policji? Anusz się pomyliłem, ten Maksim w ogóle nie ma nic wspólnego. Tak bywa, że to zwykły zbieg okoliczności. Kto wie, CEO mogło mnie ukłuć w rękę. Może w pracy, czy coś takiego? Andrzej Walentynowicz uśmiechnął się. Nie, młody człowieku, tutaj na pewno jest zatrucie. Po prostu nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób trucizna dostała się do Twojego organizmu. A teraz, kiedy opowiedziałeś o ukłuciu, wszystko stało się dla mnie jasne. Dlatego, chcesz tego czy nie, ale zgodnie z instrukcją jestem zobowiązany zgłosić to na policję w Twoim imieniu. Nie brakuje jeszcze, by ten łajdak kogoś innego otruł. Witali zmęczony zamknął oczy, zdając sobie sprawę, że niechcący wpakował się w kolejną historię. Przecież tylko osiem miesięcy temu stracił mieszkanie przez swoją narzeczoną oszustkę, która związała go z czarnymi pośrednikami nieruchomości i zmusiła do przepisania mieszkania na swoje imię. Później Witali nieraz próbował sobie wytłumaczyć motywy swojego postępowania. Co nim kierowało, gdy przepisywał mieszkanie na swoją narzeczoną? Ale czy miłość była tak silna? A może była jakaś inna przyczyna? Ale zdarza się, że ludzi hipnotyzują i zmuszają do robienia tego, czego nie chcą, wbrew ich woli. Niestety, jak tylko Witalii przepisał mieszkanie na Weronikę, Anna natychmiast zniknęła z jego życia wraz z dokumentami na mieszkanie. Tydzień później poproszono go, aby opuścił lokal. Ponieważ mieszkanie zostało wystawione na sprzedaż. Oczywiście próbował zwrócić się na policję, aby udowodnić swoje prawo do własności. Ale z dokumentów wszystko wyglądało tak, jakby faktycznie otrzymał okrągłą sumę pieniędzy uzyskaną ze sprzedaży mieszkania. Ale w rzeczywistości Witalii nie zobaczył ani grosza z tej przestępczej transakcji. Dopiero będąc na ulicy, zrozumiał, że został oszukany i całkowicie stracił ducha. Zaczął powoli pić, tonąc na dnie, jak statek, który zaczął przeciekać. Możliwe, że tak by i zniknął na ulicy, gdyby nie pojawił się znikąd notariusz z powiadomieniem o spadku po zmarłym biznesmenie Anatolu Zalutarewie. Leżąc na szpitalnym łóżku, Witalii wspominał o tym, nie przestając dziwić się zawiłością losu. Tymczasem była pielęgniarka Natalia desperacko próbowała dostać się do jego pokoju. Widząc gościa w holu, kierownik oddziału uśmiechnął się. A wy, pewnie, narzeczona Witalija? A ja patrzę. On cały taki nerwowy. Pewnie na ciebie czekał. Natalia speszona spuściła wzrok. Nie, nie jestem narzeczoną, po prostu uratowałam go w parku. Pamiętasz, kiedy poczuł się źle. A propos, czy dowiedzieliście się, co się stało? Oczywiście, że nie może być sytuacji, w której zdrowy mężczyzna nagle dostaje zatrzymania serca. Andrzej Walentynowicz z szacunkiem skinął głową. Tak, masz rację. Wszystko było dokładnie tak, jak mówiłem. Miało miejsce zatrucie. A ja widzę, że pracowałaś wcześniej jako pielęgniarka. Wydaje mi się, że twoja twarz jest mi znajoma. W jakim oddziale pracowałaś? Terapia czy chirurgia? Czy może się mylę? Natasza, zmieszana, odwróciła wzrok.-Nie, nie mylisz się. Ani to, ani to neurologia. Pracowałam tam kilka lat, a potem zostałam zwolniona. Nieco mniej niż tydzień temu. Właśnie tego samego dnia, kiedy uratowałam Witalia. Kierownik oddziału współczująco pokręcił głową, a potem powiedział. No, cóż, proszę wejść, nie krępuj się. Postaram się, aby Cię wpuszczono. I jeszcze jedno, jeśli potrzebujesz pracy, zgłoś się do mnie osobiście. Wezmę Cię na pielęgniarkę. Po tym, co zrobiłaś w parku, myślę, że będę w stanie przekonać dyrektora szpitala, że potrzebuje właśnie takiej pracownicy. Jak Ty. A jeśli ten, kto cię zwolnił, będzie się sprzeciwiał, to dotrę aż do samego ministerstwa i uwierz mi, udowodnię swoją rację. Z zaskoczenia Natasza Omal nie straciła zmysłów. Nie, nie trzeba aż do ministerstwa. Po co te kłopoty? Już się z tym pogodziłam i nie mam żadnych pretensji. Andrzej Walentynowicz spojrzał na byłą pielęgniarkę z wyrzutem. A właśnie, że źle nie tylko powinnaś mieć pretensje, ale także dążyć do swojego celu, niezależnie od wszystkiego. Będzie trzeba, pójdziemy do sądu. Ale myślę, że do tego nie dojdzie. W każdym razie porozmawiaj z Witalijem, a potem wpadnij do mnie do gabinetu. Podpiszę ci obiegowy list i wniosek o przyjęcie do pracy. W oczach Nataszy zabłysły łzy. Boże, czyżby to była sprawiedliwość. Pomyślała, wchodząc do sali. Zobaczywszy na progu sympatyczną, nieznajomą, młody włóczęga nieco się zmieszał. Nie mógł na pewno powiedzieć, że to właśnie ona uratowała go w ten nieszczęsny dzień. Dlatego zaczekał na jej wersję wydarzeń. O, już ci lepiej? Świetnie to prawdziwy balsam dla duszy uśmiechnęła się Natasza. Witalii niepewnie wzruszył ramionami. Tak, chyba lepiej. Dziękuję bardzo lekarzom, to oni mnie uratowali. Jeszcze jakaś nieznajoma, która, jak mówią, zrobiła mi masaż serca w parku. Natasza uśmiechnęła się i, zbierając się na odwagę, powiedziała: Że to była ona. Na słowa gościa oczy Witalia się zaokrągliły, a na twarzy od razu zagrała radosna uśmiech. To naprawdę dzień cudów. To jedno, to drugie. A ja nawet nie podejrzewałem, że uratuje mnie prawdziwa wróżka. Zauważył Witali z uczuciem. Natasza uśmiechnęła się i usiadła na krzesełku obok jego łóżka. Rozmawiali około godziny, zanim dyżurna pielęgniarka poprosiła Nataszę o opuszczenie sali. Rozstawali się już jako przyjaciele, przechodząc w rozmowie na ty. Jakby znali się bardzo długo. Trzeba przyznać, że Andrzej Walentynowicz dotrzymał słowa i doprowadził do zatrudnienia Nataszy na swoim oddziale. Co więcej, kierownik neurologii dostał nagany z pozbawieniem premii za to, że stracił tak cennego pracownika na polecenie byłego męża. A u Maksa Załotariewa i jego protektora Władimira Suchanowa naprawdę zaczęły się poważne problemy. Tego samego dnia Max został wezwany na przesłuchanie, gdzie poproszono go o przedstawienie tego samego pierścienia, który otrzymał od wspólnika. Decydując, że to Władimir go wydał, Max w złości zerwał z palca znienawidzoną rzecz i cisnął ją w kąt. Wiedziałem, że ten drań mnie oszuka. Na pewno chciał przejąć moje dziedzictwo, mruknął Max. Operatorzy spojrzeli na siebie i od razu zrozumieli, że mają w rękach nitkę, za którą pociągnąwszy, mogą łatwo rozwikłać cały kłębek. W rzeczywistości Władimir nie zdradził maksa i wcale nie zamierzał przejmować jego bogactwa. Wszystkiemu winę ponosiła znakomita pamięć dotykowało buza, który przypomniał sobie, jak nieco wcześniej coś mocno ukłuło go w dłoń prawą. Po postanowieniu, że Wołodia go zdradził, Max bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia ujawnił wszystko tak, jak było, opisując wiele oszukańczych schematów swojego przebiegłego towarzysza. Tego samego wieczoru Władimir Suchanow został aresztowany, po czym postawiono mu zarzuty współudziału i przygotowania do zamachu na Witalia Głepów. A oto Natasza po incydencie w parku stała się prawdziwą gwiazdą. Wideo z jej udziałem obiegło wszystkie portale informacyjne kraju. Czyniąc z niej prawdziwą bohaterkę. W rezultacie, na osobiste polecenie głównego lekarza kliniki, Natasza została mianowana starszą pielęgniarką na oddziale intensywnej terapii, gdzie pod skrzydła wziął ją Andrzej Walentinowicz. Witalij spędził w szpitalu około dwóch tygodni. W rzeczywistości chciał opuścić placówkę medyczną znacznie wcześniej, ale lekarze nalegali, by poczekał, aż działanie trucizny w jego krwi całkowicie zniknie. W tym czasie Witalii i Natasza zdążyli się zaprzyjaźnić i poczuć wzajemną sympatię. Nie, mówienie o prawdziwej miłości było jeszcze za wcześnie, ale przecież to właśnie od takich momentów zaczyna się coś większego, co w przyszłości mogło im dać czułość i pasję. Ironią losu, Witalii, niechcący, otrzymał nie tylko swoją część spadku, ale i udział należący do jego przyrodniego brata od ojca, Maksyma, który próbował go zabić za pomocą otrutego pierścienia. Wielu zazdrościło młodemu człowiekowi, ponieważ w jego rękach znalazły się ogromne pieniądze. Niektórzy nawet zakładali się, jak szybko uda mu się roztrwonić fortunę zmarłego ojca i znów znaleźć się na samym dnie. Ale wszyscy się przeliczyli. Witalij nie zamierzał oddawać się na łaskę losu. Po wypisie ze szpitala zajął się samokształceniem, zapisał się na kursy administracji i zaczął studiować ekonomię. Przez cały ten czas pieniądze ojca leżały na koncie bankowym, z którego nie wypłacił ani grosza. Natasza wspierała go we wszystkich przedsięwzięciach. Oczywiście, nie mając ekonomicznego wykształcenia, nie mogła dać Witalijowi dokładnej rady, ale z drugiej strony, razem z nim dostała szansę na nowe życie. A pół roku po poznaniu wzięli skromny ślub, który zaskoczył wielu swoją prostotą i brakiem przepychu. Niektórzy znajomi Nataszy sądzili, że Witalii zacznie szastać pieniędzmi, próbując udowodnić wszystkim, że jest bogatym spadkobiercą, ale tego nie robił. Zamiast tego skoncentrował siły i środki na dbaniu o rodzinę i przybranego syna Misze, którego z czasem zaczął traktować jak własnego. Z czasem, nabrawszy sił i stając na nogi, Witalii zajął się własną karierą wokalną i ku radości Nataszy nagrał swój pierwszy solowy album. Oczywiście, bez pieniędzy zmarłego ojca byłoby to dość problematyczne. Chociaż być może właśnie po to zmarły załotarie wdał swojemu nieślubnemu synowi drugą szansę w życiu. Dziękuję, że oglądaliście historię do końca. Jeśli podobał ci się ten opowieść, proszę o wsparcie mnie przyciskiem kciuk w górę. To dla mnie bardzo ważne. Wszystkiego dobrego.